Słuchajcie, chcieliśmy od razu na początku powiedzieć, że jesteśmy... No pozdrowić chcieliśmy tutaj pełne trybuny ludu opolskiego. No i jesteśmy dla was pełni podziwu, że po raz pierwszy w tak skomplikowanych warunkach naszej rzeczywistości zareagowaliście tak spontanicznie na widok sądu. Tylko... Krew nas zalewa, żeście nie wstali. Jeszcze raz wejdziemy. Proszę wstać, sąd idzie! Wstawajcie, wstawajcie, majestat prawa! No siadajcie teraz, siadajcie. Jedno, co możemy wam dzisiaj zagwarantować, to jest to, że będziecie siedzieć. Macie to jak w banku. Tak, kolego mecenasie, zanim otworzymy dzisiejszy proces krajowy, chciałbym się zapytać, czy świadkowie, czy w ogóle wiecie, co to jest sąd? Słuchajcie, czy wy siądziecie, czy nie? Oj, porządkowi w tych białych opaskach, oj, żeście dali pobalić dzisiaj, no. Bo oni wpuszczali z dowodem osobistym. Dobra, nie pada chociaż. Mam takie teraz do państwa pytanie. Kto z państwa między sierpniem 80 roku a sierpniem zbliżającym się 81 roku wszedł w konflikt z prawem, ręka do góry? Nie, słuchajcie, nie rozumiecie. Ja nie pytam się, kto należy do Solidarności, ludzie. Proszę, naprawdę, nie rozumiem. W związku z tym, ponieważ nikt nie był z was w sądzie, powiedzmy, trzeba wam wytłumaczyć, na czym polega cały proces w sądzie i z czego się sąd składa. Montesquieu już napisał, że jak wymyślili systemy, to od razu podzielili się na władzę wykonawczą, ustawodawczą i sąd. Sąd to my. Ja występuję tutaj jako prokurator, czyli oskarżyciel publiczny numer jeden, a on jest obrońca z urzędu. Można mówić mecenas. W związku z tym ja będę cały czas oskarżał, a on będzie państwa bronił, jakby chciał. Kolego mecenasie, zanim otworzę proces, chciałbym zauważyć, że obyczaje się w kraju zmieniają, że ostatnio bałagan dominuje. Dał się tutaj zauważyć, ponieważ nie wszyscy wstali. Co mecenas na to? Ja myślę, że po prostu wstali tylko ci, których dręczył głód. No, a kolega wstał dlaczego, no? No, pojechał odruchem Pawłowa. Co to Pawłowa? No to wtedy jak żołądek myśli, a nie głowa. No, bo tutaj jak tak patrzę, słuchajcie, niektórym by się przydało Jezioro Cudów. A co to jest Jezioro Cudów? To kolega mecenas nie wie nagle, co to jest Jezioro Cudów. Jezioro Cudów to jest, jakby to najkrócej powiedzieć, uzdrowicielski charakter posiada. Jakby na przykład ktoś tam wskoczy, a jest mały, to wychodzi duży. To jest lekko wysiejący. Dlaczego mecenas nie pojedzie tam nigdy, no? To nie ma tam co jeździć, bo już jezioro jest obstawione. Obstawione, tam już leczą prominentów naszych. Teraz ostatnio był taki, którego przywieźli, wrzucili na nosza go przynieśli, bo już był ledwie, z noszami go wrzucili, wyjmują, nosze mają nowy brezent. Tak to działa. Tak? Wie, który kolega mecenas, gdzie to jeszcze nie? A to już wiem, to no. Jest to jezioro, gdzie jednemu sekretarzowi ukazała się Matka Boska z Wałęsą w klapie. No, nareszcie, no.
Pora będzie przystąpić do otwarcia naszego procesu, konkursu, sądu konkursowego, można powiedzieć, który będzie składał się z trzech części. Mm-hmm. Tu w naszych aktach nie wszystko jest napisane. Ja nie wiem, gdzie mecenas ma wszystkie akta, czy nie? Mam wszystkie, ale mam bałagan. Tak. No niestety, ja przepraszam w ogóle wszystkich za te... My w dalszym ciągu czekamy, aż wy usiądziecie, bo chodzicie w dal tam bez sensu, naprawdę. Stąd to widać dobrze. To już jest nie organizacja, tylko jest kalectwo. Właściwie to jest kryzys, można powiedzieć, tak wygląda. To jest kryzys. A co to jest kryzys? Brat Ramzesa, kolega nie słyszał, nie? Gdzie kolega kończył prawo, gdzie? Ja kończyłem sorbowit. To się czuje, a czym popijał? A co kolega kończył? Ujoty. Jakie ujoty? No te ujoty, tojoty takie zresztą. Nie fascynujmy się Japonią, bo to już dochodzi do wariacji, słuchajcie, z tą Japonią. A dlaczego się nie mamy fascynować Japonią, kolego? Ja znam jednego człowieka, nie, który powiedział, że my możemy sobie drugą Japonię zrobić. Żeby Kambodża nie wyszła, kolego. Jedziemy. Słuchajcie, pora rozpocząć ten proces krajowy, bo my do rana nie skończymy, no. A jaki kolega ma samochód? Ja mam Toyotę. A kolega? Toyotysz. No. Witamy gorąco i serdecznie na pierwszym krajowym procesie otwartym przy drzwiach zamkniętych w ramach 19. Krajowego Festiwalu Piosenki. A co ma wspólnego prokuratora z Festiwalem Piosenki, kolego? No to kolega nie wie. No dużo ma. Niektórzy cienko śpiewali, niektórzy będą cienko śpiewać. Jesteśmy już po przesłuchaniach i brakuje wielu znajomych twarzy dzisiaj w amfiteatrze. Tyle ma wspólnego prokuratora z festiwalem, no. A prokuratura z kulturą? Ale to tyle, co ja z panem. Nic na razie, no. Ale może mieć wspólne cele, jak dobrze pójdzie. Byle nie od północnej strony. Kolego mecenasie, proszę państwa, chciałem serdecznie powitać i ogłosić dwa hasła, pod którymi odbywa się dzisiejszy proces. Pierwsze hasło to jest to, że odnowa na sierpniu się zaczęła i oby na sierpniu się nie skończyła. To jedno hasło. I drugie, tyle słońca jest w areszcie, nie widziałeś tego jeszcze. Przy okazji chcieliśmy gorąco i serdecznie wam przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od prokuratury generalnej. Od Sądu Najwyższego. I ostatecznego. Jakiego? Ostatecznego. Jakiego? Co to jest? No, Bóg. A, no. No Bóg, bo, no Bóg. Co się mówi, jak to się mówi? Między Bogiem a prawdą. Proszę państwa, serdecznie... Proszę, no, tak się mówi. Witamy gorąco, teraz uwaga, ławników, sędziów śledczych, biegłych, świadków Jehowych. Witamy korespondentów i obserwatorów Trybuny Ludu, no jest Deutschland i Rude Obrawa. No. Piszcie, piszcie, dużo piszcie, byle to nie odbiegało od prawdy. Tak, proszę pani. Słuchajcie, jeszcze. Witamy. Gdzie oni są? Są na pewno. Obrońców starego porządku. Którzy mają ostatnio duże kłopoty z elementem. Słuchajcie, krótko mówiąc, witamy wszystkich gorąco i serdecznie w Opolu w ostatnich dniach wolności. Ty się przestań zachowywać, jakbyś miał jutro na wolność wyjść. Dostaniesz 25, to... No to nawet ja cię z tego nie wyciągnę. Przystępuję teraz do odczytania pełnego aktu oskarżenia, który wpłynął do nas, na nas. Donos na nas od nos. Od nich. Od nich. Drodzy i szanowni... A co, to jeszcze raz będziemy czytać? Jak to jeszcze raz? No przecież telewizja podała pełny tekst. Tak? To słuchajcie, to tym lepiej. To od razu przystępujemy do przesłuchań. Kto ma? On ma zejść? A niech stoi, będzie siedział.
pierwszego oskarżonego prowadzić. Prowadzić pierwszego oskarżonego. Co? Jest. Imię, nazwisko. Jacek Zwoźniak. Sama? Jacek Zwoźniak. Dobrze, a to? Budka z piwem. Moja o, placówka pijak. Jest inna. Wspólnicy, tak? Wspólnicy to są, dobrze. No. Narkomanki czy nie? Narkomanki? Co? Nie. Nie jedzą zupy pomidorowej. A oskarżony... Proszę o spokój! Oskarżony zna bajkę o narkomanie czy nie? Nie. To trzeba znać. Brzmi następująco, prochy wpieprzasz i w proch się obróci. A o co on jest oskarżony? On jest oskarżony z paragrafu 12, łamu przysięgłych. Skład ławy przysięgłych wymienimy za chwilę. Zeznaje Jacek Zwoźniak, syn robotnika i chłopa. To tak jak ten major z Bydgoszczy. No to nieważne, jest kolega, ale teraz jest inny. Oskarżony jest o łamanie paragrafu 68, który brzmi: inne ważne przyczyny państwowe. A jakie to inne ważne są? A co pan go broni? Co pan go broni, kolego? Inne ważne to jest takie, że to jest dodatek. W 1976 roku krzyczał głośno: Polska gola, Polska goła. Gola chyba. Nie interesuje prokuratora, czy on ma L przedniojęzykowe, czy tylnojęzykowe. Krzyczał: Polska gola. Kolego prowokatorze. Ja go... Chciałem powiedzieć, że w 76 roku rzeczywiście Polska była goła. A dlaczego kolega mecenas mówi w czasie przyszłym? Słuchajcie, kolego Zwoźniak, my z kolegą, z mecenasem idziemy do sali numer 145. A gdzie jest sala 145? No gdzie może być? Jak tu jest dziedziniec, to tam jest WRL, nie? No, gdzie aha, to tam jest. Piosenka o potrzebie rzetelnej informacji do samego końca. Są to takie czastuszki rockowe, które nazywają się Kanał, czyli o tym, w co nas wpuszczono. Stanął same przed zakrętem, przecież on tu nigdy przedtem nie stawał. To mi praca radio krzyczy, że znajomy motornicy miał zawał. Nie dziw, że się burzy tłuszcza przez to, że się ciągle wpuszczają w kanał. Cały świat puszcza nas w kanał. Znowu zaciągamy długi telewizor, więc za drugi włącz kanał. Nieudane było lato, telewizja mówi, a to ci kawał. Nie mam co jeść na kolację, no bo przez całe wakacje deszcz. Cały świat. We'll be right back.
sądu. Chcieliśmy naprawdę zrozumieć was, bo patrząc na was widzimy, że wy już trochę śpicie, jest godzina późna, ale jednocześnie się bardzo cieszycie. Wiemy, z czego się cieszycie. Po prostu cieszycie się z tego, że sprawiedliwość, która została zapoczątkowana na Pomorzu, dotarła już na ziemię opolską. W drodze do Sosnowca. I do Grudnia. Kolego. Nie, znacznie wcześniej ten proces się skończy, ale musimy dokończyć otwarcia tego procesu. Dlatego witamy, serdecznie witamy zebranych. Żegnamy skazanych. Nie, kolego mecenasie, kolega tak mówi, jakby wyroki już zapadły. A co to kolega ze mną w kulki gra? My. Kolega nie był w kancelarii i nie widział prawomocnych wyroków? O czym kolega mecenas papla w ogóle, że tak powiem, no? O czym, o jakich wyrokach? No wyrokach, które zapadły. A my do nich tylko dopasowujemy paragrafy. Kolego... I daty. I nazwiska. Kolego mecenasie, kolega przestanie papla. Czy kolega chce doprowadzić do tego, żeby za 5 czy 6 lat ktoś zapukał o 4 nad ranem do pańskich drzwi, przyprowadził tu do mnie i ja się zapytam, coście gadali z nocy z 26 na 30 w Opolu? Chcecie doprowadzić do tego? O nie, kolego, byłby to najnieszczęśliwszy dzień w moim życiu. No, my musimy... Co się dzieje? Pełzająca kontrrewolucja. To mamy. Teraz dopiero zauważyliście. Jeszcze. Mamy sprawę na wokandzie? Mhm. Jest numer 1655 przez CX 1226-81. Matematyk. Tak wygląda wykolejeni. A w 68 warchoł. W 70 chuligan. A dzisiaj element. Tak jest. No to co, słuchajcie, imię i nazwisko? Stanisław Zygmunt. O, króla mamy. Słuchajcie, jesteście przed majestatem prawa. Wiecie, zachowujcie. Nie chodzi o to prawo, ile ono jest, tak? No. I to ja nie mówię, jest kolegium. Mecenasie. A czy oskarżony może wymienić 3 króli? Ale o jednego mogę się pomylić. My się możemy mylić. Wy musicie tylko prawdę mówić. I nie chodzi nam o dupków żołędnych. Trzech króli. Czerwiennych? Proszę? Czerwiennych? Nie, winnych. No, to by było Bolesław, Władysław, Stanisław. No to się jeszcze okaże. Ma kolega adwokata? Mam tam kancelarię. Ja sam się będę bronił. My, Kurczaki Polskie, dziękujemy rządowi za umieszczenie nas w prawach sprzedaży rynkowej tak wysoko jak świnię polską czy bydło konsumpcyjne. W zamian za to zobowiązujemy się nie odlatywać w tym roku do ciepłych krajów. Idzie drogą kurcze blade, chataczki z dobytkiem. Przepędzono je z kurnika, bo one i brzydkie. Ledwo idzie kurcze blade, wygląd ma mizerny. Do lecznicy się to wlokło, padło na portierni. Tylko patrzeć, jak niebawem wyciągnę kopyta. A gdzie twoje skierowanie, dyżurny się pyta? Wnet na nosze jest do żył i nie śni po piętrach, bo znanego specjalisty doktora Jastrzębia. Coś to lepa, pyta Jastrząb, nabijając walkę. Wciąż mi kurczę odpowiada, odbija się jajkiem. Niechaj pacjent się zaraz coś poradzę, postawę
Słuchajcie, mnie na myśli? Ja nie słuchałem, bo czuszczało. No, no. Nie, nasi podawali, no. Słuchajcie, wy idźcie na spacer, tak? Idźcie na spacer na Ligi jest, tak? No. Idźcie, tylko nie wydeptajcie trawy, bo nie będziecie mieli co palić. Dobra. Nie wiem, czy tak patrząc na nas, założyliście państwo, że mamy... Jak się nazywa? Co? Byli w sądzie, byli. Tak, to są togi. Na podłum jednak się różnią szczegółami. Na przykład, ja mam czerwony sztaczek, a on ma zielony. To od wykształcenia należy. Gdzie kto studiował? No na przykład jeszcze ważny szczegół. Toga prokuratorska nie ma kieszeni. Prawda? Ale wy zarabiacie. Ze 3-200 na miesiąc macie. No dobra. Ja właśnie jak patrzę na kolegę mecenata, to naprawdę wierzę w ten kryzys. No. Jak ja na kolegę patrzę, to w odnowę nie wierzę. No. Ale odnowa jest i trzeba uwierzyć. A po czym kolega poznaje? Po wszystkim, popatrzy trzeba się dookoła. Zawsze w pierwszych rzędach mieli przedstawiciele, a teraz ludzie siedzą. A, tu słuchajcie, świadkowie, poczekajcie, bo ja wszystkich wymieniłem, ale myśmy dopiero dostali teraz pełny skład jurysdykcji naszej, szczególnie mojej. Ja musiałem odczytać na ogóle z tej ławy sędziów wszystkiego. Dzisiaj w ławie zasiadają, od lewej się to, można powiedzieć po prawniczemu. Barbara Bujak, Lucjan Garzyński, Władysław Szpilman, przewodniczący, Daniel Pasen, Józef Strzech, Juliusz czy? No, jest. Dobrze, dobrze. Krzysztof Jasiński, Maria Kotelska, Wojciech Wynarski, Zygmunt Konieczny, sekretarz. Foga nie ma? Kolega mecenas. Sekretarz jury, Magda Cybulska. To tutaj się doszedł na nas. To może nie pografaj, może się pografaj. Nie ma tylu, ma to czy macie. To chciałem powiedzieć, ale... A, teraz wygląda, teraz wygląda, widać. To chciałem powiedzieć jeszcze. Musimy ten kryzys, proszę państwa, jakby rozwiązać własnymi siłami, że nie będziemy bić pijany, bo wszyscy biją te ziomy. Na przykład, jak oglądaliście telewizję, to zauważyliście, jakie aspekty ma ten kryzys. Nie? Niektórzy ludzie uwierzyli na serio, zaczęli się benzyną oblewać. No, ja to... Nie, my będziemy przypominać, Żeby się tylko w telewizji pokazać. Tak, tylko o benzyną. Tak, ale to było prawda. Pamiętacie, to tutaj jest trochę poniżej pasa. Tu człowiek umiera kroplówki, i macie dane z wojsku, księga wojsku, to już pamiętam. To jest coś takiego. A ja słyszałem, że go teraz włożyli do słoja z formaliną i po wsiach obwożą. To są plotki. Różne plotki krężą. Słyszałem, że jak jeszcze raz mu odbije, to stacje benzynowe jedzie do sprawy. Tak? Czemu? No, żeby się spalił do końca. A jakby mu rok wcześniej odbiło, to by mógł robić zaknota na olimpiadzie. Jedną sprawę, że jak my nie rozwiążemy do końca roku problemu żywienia narodowego, to nam będzie groził kanibalizm. Pojawią się ludojady pierwsze. Wtedy kolega mecenas na siebie nie uważa. Jest lekko pokrzyżony. Pójdzie jak kakanosi. Ja mogę być zwyczajny. A i tak kolegę zjedzą. Ale zwymiotują zaraz. Reinkarnację. Ale kiedyś tak nie było. Wiecie co, dziadek mi opowiadał? Mój nie zdążył. Panie kolega mecenas słucha, współczuje. Widać, że u was to rodzinne jest. Szybki był. Szybki. Też włożył łopatę w bagażniku. Bardzo dobrze. Ja mówię, że były takie momenty w naszej historii, o których się nie pisze jeszcze. Ale możemy już opowiadać. Na przykład przed narodzeniem Mieszka I, ten cały okres analizujemy od początku. Jako naród, jak pamiętacie, byliśmy poganiami. No cholera. No wiecie, o co chodzi. No. Były takie czasy, że ludzie w nic nie wierzyli. Jak dzisiaj.
No my ale żeli, wyczyli się. Kamienie upali. Orzechów nie było. No jak dzisiaj. Ale to się skończyło. Poszła plota w lat, że na południu Polski pojawi się Mieszko. No nie wiedzieli kto, to mnie zaczęli gadać. Mieszko, to co Mieszko, jeszcze nie Mieszko, to jak tutaj Mieszko. 26 lat czeka mnie Mieszko. No ludzie, no, wiadomo. Dopiero jak podali życiorys w gazetach, okazało się, że on był działaczem już aktywnym, tam energicznym, tam działał w latach. No do zbowidu należał. On, był taki syn kolejarza i szwaczki. I jak tylko wykapował, że żeby być kimś, to trzeba mieć biedną rodzinę. Zaczął tak pomagać innym, że w niedługim czasie wszystkie rodziny były biedne. To takie... A co też kolega to... prokurator wygaduje, no. Ja ten dziadka... Kolegi dziadka, ten dziadek czytał tę historię, to chyba mu się kartki posklejały. Co by ich wybyła? No co? No bo Mieszko był pierwszy, a potem był Edward. Nie musi. Chwileczkę. To był trasie. Jak kolega nie wie, o czym mówimy, to kolega nie trąca. No, my jedziemy na skróty sobie. Od Mieszka pierwszego do Mieszka pustego. Po prostu. Nie wiem, czy nie jazdy zgromadzone czytały, jakie numery robił Mieszko jak u kawalera. Czytały się to? Nie. Oj, co ten Mieszko robił? Chodził taki nagrzany, napalony. Nie. Szablisko mu dyndało, tak. Kolego mecenasie, nie pora, ale wszystko kompleksy. Nie moje. Słuchajcie, chodził taki nagrzany, napalony. Tutaj leżał sobie w hałasie do 12. W szałasie. Hałas się zrobił i leżał. A skąd kolega wie, że on do 12 spał? To nie, od 7 do 15, no. A przecież oni wtedy zegarków nie mieli. A skąd kolega wie, tak to jest? No skąd? Historyk sztuki się zna, patrzcie. Taka Stasia prawie, no. No znają, rodzina się dzieje. Nie wolno tak argumentować, bo nie kolega mecenas zostawi te zegarki spokoju, bo to zwariuje zaraz. Się czepił jak szepcie go na zegarku. Nie wolno tak argumentować, bo nikt tego nie wie, czy oni w tych czasach mieli już zegarki, czy nie. Nikt tego nie wie. Nasi czynnik, że bolody nie wykopali żadnego, to nie wiadomo. A może mieli zegarki? I co? Może nie te szwajcarskie, może te lepsze. To nikt tego nie wie. Ale oni nie mieli zegarków. No zadzwoni do kata łeb urli panu, naprawdę, no. A skąd kolega mecenas wie? Bo u komunii nie byli. Kolega, jak coś klatnie, to jak się czują teraz, co mają zegarki? Jak się czują? Komuniści. Nie. Ja nie mam więcej pytań, dziękuję bardzo. Przechodzimy do sprawy kolejnej, tutaj za sprawa 148 na 36 kilo. To nie wiem, albo to jest afera Milsna, albo Krawiecka, co to jest? Bliżej nie znam, co to jest. Prowadzi oskarżonego. Może być podpisany. Mhm. A już jest. Nie mieliśmy. A to zgadza się, to jest 148 cm 36 kilo. To ona rozpoczęła tę głodówkę we Wronkach na znak protestu. Protestantka. Bezpartyjna. No. Już. No. Co oskarżona ma na sumieniu, proszę wyraźnie i głośno? Na sumieniu mam wyłącznie jedno imię i jedno nazwisko. No, co mnie interesuje, czyje to imię i czyje to nazwisko było? Swoje. Mam swoją godność. My chcemy. Chwileczkę. Ty, chodź no, to wróćcie. O co oskarżona jest oskarżona? O sutenerstwo. Mieszkam w sutenerstwie. Paragraf 37 kodeksu karnego prokuratorska, wasza mość. No. W kwestii formalnej, mość, jeżeli już. Mość powiedziała kolego, a nie mać. Po prostu o tą aferę Gimex,
pech z nimi. Na rozróżnie go. Chodzi o handel żywymi ciałami. Aha, to jest to, co to Anna D., córka Marii K. i Walerego S. z tym Waldemarem P. Teraz skończę, bo alfabetu nie starczy. Chwileczkę. Oni handlowali tak? Tak, żeby mieć, zarobić, no, pojechały zarobić. Dewizji dla kraju, wysoka sprawiedliwości. Bez informacji, tu nie ma sprawiedliwości, tu jest on, mówmy wyraźnie. I my. A więc wysoki sądzie, chciałabym... Słucham. Chwileczkę, wtedy normalne, jak mówię wysoki sądzie, to ja się będę odzywał, dobrze? A więc wysoki sądzie, chciałabym dzisiaj porozmawiać z wami jak równy z równym. No tym razem z mecenasem, proszę normalnie. A w jakiej sprawie? W sprawie mojej serdecznej przyjaciółki, pobożnej dziwki Molly. No, to lubię. Nie mamy czasu na to. Idziemy teraz zająć się telewizją. O. A w jakiej sprawie? W sprawie miliardu. Ociepniło się, spłynęła kra. Ręta pustoszała już powoli, gdy przyjdziła do przewodnica łódź i na pokład weszła dziwka Molly. Miała brada jak Madonna twarz, złote grupy włosów, aureoli i biła jakiś dziwny blask. Jak święta miała na ramionach miała bardzo słowa. Chodź na pytała wyraz, byle dochodzi. Ziemia święta, to jest twój cel. Tak kapitanowi rzekła Lenin. Do Chrystusa zwani, niechaj duszę zbawić mi, pozwoli. Za to ciało ofiary znam. Tak, kapitan, że to piękny Molly. Wyglądali niemożliwie.